Cześć, dzień dobry, miło mi Was gościć dziś na moim kanale. Przyznam Wam szczerze, że na pomysł dzisiejszego odcinka wpadłam podczas przygotowywania odcinka o Krzysztofie Krawczyku, ponieważ wtedy zorientowałam się, że pani Halina Żytkowiak była bardzo zdolną, charyzmatyczną osobą, piękną kobietą, a dziś nie mówi się o niej za dużo, chociaż wylansowała kilka hitów i chociaż z zespołem Trubadurzy podbijała nasze serca. Opowiem Wam także o gorącym uczuciu, jakie łączyło ją z Krzysztofem Krawczykiem oraz o ich wspólnych planach na podbicie Stanów Zjednoczonych. Jak potoczyło się jej życie, czemu nie wiedzieliśmy nic o jej późniejszych losach, a także czemu w Polsce pisano o niej tylko w kontekście eksmęża i śmierci. Dziś postaram się Wam przybliżyć jej postać i opowiedzieć o tym, co działo się w jej życiu po tym, gdy już nie mogliśmy jej oglądać na polskich estradach. Zapraszam serdecznie. Halina Żytkowiak urodziła się w 1947 roku. Zadebiutowała na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. I było to w okolicach 1964 roku, w którym to miała zacząć swoją karierę, początkowo będąc związana z zespołem Tarpany. A potem mogliśmy ją oglądać i słuchać jej wokalu w bardzo popularnym wtedy zespole Amazonki. To właśnie z tym zespołem rozkręciła swoją karierę na dobre i mogła również podróżować po Europie, a nawet po świecie. Dla młodej dziewczyny była to niesamowita przygoda. No i myślę, że każda młoda dziewczyna marzy o tym, żeby zobaczyć świat, żeby coś w życiu przeżyć, no to coś to często jest też miłość i uczucia. I do pani Haliny w tym temacie dość szybko uśmiechnął się los. Ruszyła z Amazonkami w trasę po Mongolii i ZSRR, ponieważ tutaj są różne wersje tej historii, ale niektórzy mówią, że to już podczas tej trasy po raz pierwszy wybuchło uczucie między panią Haliną a Krzysztofem Krawczykiem. Była ładną blondynką, a na scenie zachowywała się jak czarna dziewczyna. Nie wiedziałem, kiedy zaczynaliśmy współpracę, że do naszego zespołu dołączyła moja przyszła żona. Wspominał w książce Życie jak wino Krzysztof Krawczyk. Być może jeszcze wtedy nie wiedział, że to zauroczenie przemieni się w związek tak trwały, jakim jest małżeństwo, ale ich zauroczenie było na tyle duże, że nie umknęło uwadze kolegów z zespołu. Był rok 1970, turnę do Związku Radzieckiego z zespołem Amazonki. Krzysiek na tej trasie zakochał się w Halinie od pierwszego wejrzenia. W Rosji wszystko się zaczęło, a później ich miłość kwitła, wspominał kolega z zespołu Trubadurzy Marian Lichtman. Tak, bo pani Halina została zaproszona do zespołu Trubadurzy po odejściu Ryszarda Poznakowskiego. Halina bardzo dobrze śpiewała, grała i wpadliśmy na pomysł, żeby ją zaangażować z tych Amazonek do nas. Kiedy ona zaczęła z nami występować, to razem z Krzysztofem określili się, że są w sobie zakochani, wspominał Lichtman w rozmowie z Faktem. A ich popisowym numerem stał się utwór Będziesz Ty, który wykonywała razem ze swoim przyszłym mężem. I był to jeden z najpiękniejszych okresów zespołu Trubadurzy, który przypadał na okres między 1969 rokiem a 1974. Wiele osób mówiło, że był to dla nich najlepszy okres muzyczny, ale także jeżeli chodzi o ich wielką popularność. Parę płyt z nią nagraliśmy. Cóż wiemy o miłości kochana czy zaufaj sercu? A jak przepięknie wykonała partię wokalną w piosence Będziesz Ty. Do dziś mam łzy w oczach, gdy jej słucham, mówił Krawczyk. W 1978 roku pani Halina zdecydowała się jednak na wydanie płyty solowej, jedynej w swoim repertuarze. Nosiła tytuł Jestem tylko dziewczyną. Wystąpiła w tym okresie też na festiwalu piosenki w Berlinie. W tym okresie komponowali dla niej niesamowici Aleksander Maliszewski, Krzysztof Krawczyk, Ryszard Poznakowski i Zbigniew Hołdys. Ale tutaj wyprzedziłam trochę fakty, ponieważ nie powiedziałam Wam jeszcze, że w 1974 roku, czyli właśnie u szczytu popularności zespołu Trubadurzy, Krzysztof Krawczyk i pani Halina Żytkowiak zdecydowali się odejść z zespołu, a później koncertowali na świecie jako grupa Fair. No i jak wiecie, zespół miał w Polsce bardzo wielu fanów, oczywiście nie tylu co Beatlesi, ale to właśnie panią Halinę porównywano wtedy z Yoko Ono i nie było to porównanie miłe. Z tego powodu, że wiele osób to właśnie panią Halinę obwiniało za to, że Krzysztof Krawczyk pożegnał się z zespołem. Sam pan Krzysztof przekonywał, że prawda była nieco inna.
Nie myślałem o karierze solowej, tylko w kategoriach realizowania ambicji artystycznych. Zmuszały mnie do tego trudności dnia codziennego. Małżeństwo z Haliną, która była w ciąży. Organizowanie nowego życia, nowego domu. Musiałem pracować na moje nowe życie. Zwierzał się po latach. No ale oczywiście, ile osób, tyle opinii. Koledzy z zespołu widzieli to tak. Kiedy Krzysztof zaczął myśleć o karierze solowej, to myśleliśmy, że nam zostawi Halinę, ale on ją zabrał ze sobą. Nie wiem, czy chciała z nami zostać, czy nie. Kobieta idzie za mężem, wspominał Lichtman. Żydkowiak miała wtedy też okazję pojawiać się w telewizji w programie Kochałem Panią. I jedno jest pewne, pani Halina była bardzo zdolna, miała predyspozycję do tego, żeby stać się gwiazdą estrady. Zresztą, no można powiedzieć, że już taką była, bo naprawdę było kilka hitów, które nuciła cała Polska. Natomiast wiele osób dostrzegało w niej bardzo duży potencjał, który ja też dostrzegłam, gdy właśnie przygotowywałam odcinek o panu Krzysztofie. Halina była bardzo zdolną dziewczyną, znakomicie wyglądała. Był z niej kawał artystki. Była bardzo sympatyczna, wesoła, bezkonfliktowa, obiektywna i oddana muzyce, mówili o niej koledzy z zespołu. Była spokojną kobietą, która bardzo kochała muzykę. Muzyka była dla niej na tym samym poziomie, co miłość do dziecka. I dzisiaj sporo wam przytaczam wypowiedzi pana Mariana Lichtmana, który również był członkiem zespołu Truba Duży. Ponieważ on udzielił wywiadu na temat tej relacji oraz bardzo przyjaźnił się w tym okresie z panem Krzysztofem oraz z panią Haliną. Do tego stopnia, że kiedy ta para wyprowadziła się za ocean, pan Marian wyprowadził się wraz z żoną do Kopenhagi i zaprosili tam Krzysztofa i Halinę. Była powitalna bibka, podczas której doszło do dość ciekawej sytuacji. Urządziliśmy przyjęcie, na którym wszyscy byli rozbawieni alkoholem i nagle Krzysztof gdzieś nam zniknął. Szukaliśmy go wszędzie. Na plaży go nie było. Halina bardzo się martwiła. Myśleliśmy, że się utopił. A Krzysztof wszedł sobie na drzewo i tam zasnął. Dobrze się tam zahaczył. Znalazła go tam moja żona. Kiedy Halina zobaczyła męża na drzewie, jej łzy zamieniły się w wielką radość i szczęście. Wcześniej bała się, że zostanie młodą wdową. I tak jak już wam powiedziałam, zdecydowała się na karierę w pojedynkę, nagrała płytę Jestem tylko dziewczyną. Krzysztof Krawczyk zresztą skomponował dla niej tę tytułową piosenkę i występował również w chórkach. Mimo, że pan Krzysztof naprawdę bardzo dużo czasu poświęcał na wypromowanie swojej żony, również na to, żeby i ona świeciła jak najjaśniejszym blaskiem, to jednak po latach pan Marian Lichtman wspominał to nieco inaczej. Mówił, że i tak nie udało im się do końca wykorzystać potencjału Haliny. Obydwoje uzdolnieni, więc dziwi mnie, dlaczego tego potencjału nie wykorzystali, bo przecież połączyła ich muzyka. Razem mogli stworzyć wspaniały duet. Miałem nawet pretensje do Krzysztofa, że tego nie zrobił. Ale jak dobrze wiecie, z odcinka o panu Krzysztofie, mieli oni bardzo dużą ochotę na karierę zagraniczną. Wyjechali do Stanów Zjednoczonych pełni nadziei, no i zresztą byli już zdani tylko na siebie. Tym bardziej, że w ich życiu nastał bardzo ważny czas. Para doczekała się syna Krzysztofa. Niestety, jak wiele młodych małżeństw, zaczęli borykać się z problemem finansowym. Parę dotknął bardzo duży problem, bo po pierwsze, ich koncerty nie były w stanie ich wyżywić, mówiąc prosto, a po drugie, brakowało czasu, ponieważ chcieli bardzo realizować swoją pasję, ale oprócz tego trzeba było zarabiać na życie, łapiąc się naprawdę różnych dorywczych prac. Z tego powodu pani Halina część oczywiście swojego czasu poświęciła na wychowanie syna, a Krzysztof Krawczyk większość czasu na to, żeby zarabiać pieniądze. Rzadko bywał w domu, bo albo pracował, albo spędzał czas podczas występów i tras koncertowych. Podczas tego okresu, a także podczas jego poprzedniego małżeństwa przylgnęła do niego również Łatka, łamacza kobiecych serc, bawidamka. To też nie wpływało najlepiej na te relacje, ale posypała się ona zupełnie, kiedy okazało się, że to pani Halina podczas tych samotnych dni weszła w inną relację. Kiedyś mój synek przez telefon powiedział, że ten wujek, z którym miał chodzić na basen, czasem jak ogląda telewizję, to całuje mamusię po nóżkach. To był dla mnie prawdziwy wstrząs, cytuję słowa Krawczyka magazyn Rewia. Wtedy właśnie pan Krzysztof wyprowadził się z domu i poznał swoją trzecią żonę Ewę, z którą później wyprowadził się do Polski. Wokalistka jednak po rozwodzie zdecydowała się zostać w Stanach.
Bardzo marzyła o tym, by tam rozwinąć swoją karierę wokalną. Brak chęci powrotu do ojczyzny tłumaczyła tym, że nie chce wracać do Polski, gdzie będzie nadal tylko żoną Krzysztofa Krawczyka. Zresztą w tym momencie już byłą. Los jednak nie był dla niej łaskawy, a kariera w Stanach okazała się być bardzo trudna. Zresztą w Polsce też już niewiele osób pamiętało o niej, mimo wylansowania dwóch hitów: Jestem tylko dziewczyną, a także Nie znam ciebie. Nie udało jej się zagościć na scenie na dłużej. Sporadycznie odwiedzała Polskę i wystąpiła na przykład w latach 80. na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Nie miała też kontaktu ze swoim synem, który wrócił z panem Krzysztofem Krawczykiem do Polski. Oczywiście musiała też oprócz śpiewania dorabiać w innym zawodzie i przez większość swojego życia pracowała jako kelnerka, ale nie starała się utrzymać kontaktu z synem i nawet podczas tych sporadycznych wizyt w kraju, gdzie przyjeżdżała jednak koncertować, nie odwiedzała go. W pewnym momencie do polskich mediów dotarła informacja o tym, że Halina Żytkowiak cierpi na bardzo poważną chorobę. Miał być nią rak płuc, niestety już na etapie przerzutów. Kiedy artystka podjęła leczenie, niestety choroba była już na zbyt zaawansowanym etapie. Nie porzuciła jednak swojej pasji, jaką było nadal koncertowanie, muzykowanie i w ostatnich latach na tyle, na ile pozwalało jej zdrowie, nadal się w tej pasji realizowała. Wiem, że zarzucano mi, że podczas mojego ostatniego pobytu w Stanach Zjednoczonych nie spotkałem się z Haliną, ale byłem tam tylko 4 dni i codziennie koncertowałem w innym mieście, na wschodnim wybrzeżu. Los Angeles, gdzie mieszka Halina, jest na zachodnim wybrzeżu. Któż mógł wtedy przypuszczać, że dopadnie ją tak straszliwa choroba? Mówił magazynowi Revial piosenkarz. No tak, tak, no właśnie było tak, taka była nagonka na Krzysztofa Krawczyka, że nie spotkał się z żoną, kiedy miał turnę 4-dniowe po Stanach Zjednoczonych, bo kiedy dotarły do polskich mediów te informacje o jej chorobie, no to wszyscy dodali 1 do 1 i wyszło im 2. Nikt się nie zorientował, że jednak Stany są ciut większe niż Polska i nie zajmuje nawet pół dnia taki transport. Natomiast też jeszcze na tym etapie właśnie pan Krzysztof nie wiedział, w jak poważnym stanie jest jego żona. W końcu nie utrzymywali na co dzień tak zażyłych relacji. I zresztą nawet kiedy pani Halina kilka miesięcy przed śmiercią pojawiła się w Polsce właśnie po to, żeby koncertować, również nie znalazła czasu dla pana Krzysztofa ani dla jego syna. Choć i tak tytuły, bo bardziej klikalne, później podawały, że to Krzysztof Krawczyk nie znalazł czasu dla niej. Została zaproszona na benefis trubadurów. Ale ten benefis się nie odbył w tym czasie. Został przeniesiony, a Halina była bardzo zawiedziona. Wydała sporo pieniędzy na ten przyjazd do Polski, ale odwołanie imprezy to była siła wyższa i nie od nas to zależało, wspominał Lichtman. Kiedy było już jednak z nią naprawdę źle, zadzwoniła do byłego męża, poprosiła o spotkanie. Najbardziej zależało jej na spotkaniu z synem. W tym czasie pan Krzysztof Krawczyk miał bardzo dużo zajęć w Polsce, popodpisywane kontrakty, ale starał się zorganizować to tak, by sam syn mógł polecieć i odwiedzić matkę. Również pani Ewa, żona Krzysztofa Krawczyka, była w kontakcie z partnerem pani Haliny. Niestety Halina jest w złym stanie, nie może rozmawiać. Kontaktujemy się z jej przyjacielem, Andrzejem, z którym jest związana od lat. Krzysztof bardzo przeżywa każdą rozmowę, mówiła żona Krzysztofa Krawczyka. Niestety stan pani Haliny pogorszył się bardzo szybko i niestety mimo szczerych chęci nie udało się na czas zorganizować transportu dla syna. Halina Żytkowiak zmarła w szpitalu w Las Vegas w wieku 63 lat. Jej ostatnią wolę wykonał jej partner. Chciałaby jej prochy rozsypać w górach. I na dziś to już wszystkie informacje na temat pani Haliny, na temat jej relacji z Krzysztofem Krawczykiem. Jestem bardzo ciekawa, czy wiedzieliście, że pani Halina miała przed sobą tak dobrze zapowiadającą się karierę. Jestem ciekawa też waszego zdania na temat tego, czy gdyby wtedy wróciła ze Stanów Zjednoczonych, to w Polsce powiodłoby się jej lepiej. Oczywiście teraz możemy tylko gdybać, nie mamy pewności, natomiast myślę, że pani Halina jest na tyle ciekawą osobą, że warto było wam przypomnieć jej karierę, a niektórym pewnie o niej opowiedzieć. Bo jednak myślę, że w pamięci utkwiła tylko tym najbardziej zorientowanym fanom, no i myślę, że naprawdę zagorzałym fanom zespołu Trubadurzy, prawda? Jesteście tam? Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście proponujcie mi też takie mniej oczywiste gwiazdy. Czerpię inspirację zawsze z waszych propozycji. Bardzo was zapraszam serdecznie również na Facebooka, do grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak, gdzie tych inspiracji również wam do tego, żeby czytać i szperać o gwiazdach, na pewno nie zabraknie, bo łączą się tam właśnie pasjonaci życia gwiazd, tych popularnych kiedyś, ale również
I teraz także miłego dnia Wam życzę, czy wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. No i nie zapomnijcie odwiedzić mnie w przyszłości, bo jak zawsze coś ciekawego się tutaj dla Was znajdzie. Dzięki za dziś, pa, trzymajcie się, cześć.